No nadejszła wiekopomna chwila, żeby wam coś wytłumaczyć, słuchajcie. To jest normalne, że podatki rosną, a w ministerstwach dają sobie 41 milionów złotych różnych premii w tym roku. Bony świąteczne, że posłowie nie płacą mandatów drogowych, politycy obsadzają się w radach nadzorczych, biorą kasę, nic nie robią i za nic nie odpowiadają. Premier zdobył bursztynową odznakę przyjaciel pana samolota. Prawda, za nasze. Politycy, posłowie bez obciachu kombinują, żeby wystawnie żyć za pieniądze z naszych podatków. To nienormalne, burzą się ludzie, tu podnoszą podatki, a każą nam oszczędzać, a sami... Ludzie, wy nie rozumiecie zasad demokracji. Otóż my w głosowaniu wybieramy polityków. My people, we naród. I oni mają płacę z naszych podatków. Czyli my jesteśmy ich pracodawcami, a oni naszymi pracownikami. Ogarniacie bułę, okej. A wiadomo, że każdy pracownik próbuje kroić pracodawcę jak może, a jak nie może, to też. Jeden więcej, drugi mniej. Nie no, stara się taki jak najmniej pracować, jak największe pieniądze, miga się od roboty, coś wyniesie z pracy. No, ten, kto nigdy nawet lekuchno nie próbował ocyganić swojego pracodawcy, niech pierwszy rzuci pracę. Tak mówi pismo. Widzicie? Politycy więc zachowują się normalnie. Jeśli pracodawca pozwala, żeby go kroić, to firma traci. My, jako pracodawcy, pozwalamy politykom, żeby nas kantowali, to nasza firma, kraj, ojczyzna, państwo, and synowie, traci. Zatem, jeśli kogoś dręczy, że kraj traci, to niech kandyduje, wygra wybory i wtedy troska o kraj już nie będzie jego zmartwieniem.